Zapraszam na kursy makijażowe. Jaki ten pędzelek jest? Każdy widzi. Powiedziałabym, że taka lekka zgnilizna? Nie, no dramat. Hej, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pobawimy się kosmetykami. <grym> Może to nie jest takie specjalnie odkrywcze, ale odkrywcze jest to, że dzisiaj pobawimy się kosmetykami mało popularnymi, rzadko widzianymi albo totalnymi nowościami, które dopiero się na rynku pojawiły, także kompletny miszmasz. Mam nadzieję, że odkryjemy coś fajnego, że jednak będzie więcej sukcesów niż porażek, ale co z tego wyniknie, zaraz się przekonamy. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. No dobra, to zaczynamy od pielęgnacji, ja sobie ją ponakładam i w międzyczasie Wam trochę poopowiadam, bo jestem oczywiście niedogadana przez tę tygodniową przerwę. Krem do twarzy to będzie Confidence in the Creams i Cosmetics. Ostatnio wolna naprawdę niezłego babola i to była taka zaćma mózgowa. Otworzyłam paczkę pierową z Eat Cosmetics i były takie sera różnego rodzaju. I mówię: No, nie wiedziałam, że nawet Eat Cosmetics ma pielęgnację, nie? What? Przecież już używam któregoś opakowania tego kremu. No także czasami, jak się coś palnie, to nawet się tego nie zarejestruję i dopiero po waszych wiadomościach. Ej, przecież używasz kremu. No tak, racja. Um, I tak, um, to będzie krem na całą twarz. Krem pod oczy zaraz sobie nałożymy. Nie wiem, coś tam powybieram. I wróciliśmy z tej Turcji. Jak się okazuje, w Turcji nie ma pyłków. Dla mnie Turcja pod tym względem była cudowna, bo ja kompletnie przez cały tydzień nie brałam leków na alergię. To, to było coś niesamowitego. No i się już do tego stanu rzeczy przyzwyczaiłam, nie? Co tu dużo gadać? Przyjeżdżamy do Polski, a ja od razu zaczynam kichać. Zaczynam kichać, lecą mi po prostu łzy, oczy mnie szczypią, swędzą, masakra. I tak od ostatnich kilku dni jest cały czas. Tutaj jest straszne stężenie, zwłaszcza, że my mamy bardzo dużo zieleni wokół domu. Bardzo duże stężenie jest tych pyłów ja nie mogę być ani otwartych okien, ani nie mogę wyjść na taras. Nawet wiecie, z lekami na alergię, jak już zaczną działać, to no, one jak nie wiem, nie są chyba wystarczająco mocne, bo i tak mnie kręci w nosie, więc ja dopóki nie zapadnie zmrok i trochę się nie ochłodzi, mam wrażenie, że wtedy jest mniejsze stężenie tych pyłków w że to nie mogę wyjść z domu. Także klima mnie ratuje. No i właśnie, i tak mi się wydaje, że te. Bardzo dziwnie usytuowane kropki, to, jest, to są chyba jakieś wypryski, wykwity alergiczne. Bo to mi się zaczęło robić już wczoraj wieczorem. Dzisiaj rano się obudziłam do większych kropek i no to jest mega dziwne, one nie swędzą, może trochę bolą, nie wiem, jest to bardzo dziwne dla wszystkich y, spiskowców którzy zaraz wymyślą, że robiłam sobie jakiś zabieg jak mówię Wam otwarcie o zabiegach, które mówię, które robię to po co miałabym nagle coś ściemniać jakbym sobie, nie wiem, cokolwiek strzykiwała to bym powiedziała, a to są po prostu jakieś naprawdę dziwne rzeczy nie, nie nosiłam wczoraj żadnych okularów, bo też jak ostatnio miałam takie, chyba właśnie też na policzkach ym, takie dziwne kropki, to była hipoteza, że to jest kwestia może noszenie okularów i w ten sposób tam się jakoś pyłki wcisnęły w skórę czy coś. No nie, nie nosiłam żadnych okularów. Mało tego, ja wczoraj z domu ledwo co wyszłam. Nie nabyłam porzeczki zbierałam. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Tak czy siak, będziemy to zakrywać. Jakby co po prostu daje znać, że. No taka dosłownie linia, nie? Brakuje jeszcze tylko tutaj tej kropki po drugiej stronie na osie. Przetestujemy sobie dzisiaj kremowy róż i kilka innych produktów do twarzy, których nie znam, bo to będzie w końcu test. Także podkład i korektor będą mi bardzo dobrze znane, także na makijaż cery pójdzie ten Nars. To jest Light Reflecting Foundation i jestem tak naprawdę czymś pomiędzy tym ciemniejszym odcieniem, czyli MD 2,6, i M4, bo ok, do twarzy ten by pasował, tylko że twarz już jest pokryta samoopalaczem, a dekolt jest zdecydowanie, widzicie, ma takie lekko czerwone refleksy, no, lepiej by ten pasował. Także no, ja powinnam sobie trochę pomieszać jeden i drugi, ale ja dzisiaj będę też testować nowe pudry do twarzy, takie pudry utrwalające i... Zastanawiam się, czy nie powinnam po prostu nałożyć tego ciemniejszego w obawie, że te pudry mnie trochę rozjaśnią, bo te pudry są, wiecie, bez odcienia. One są teoretycznie translucent, czyli bez koloru, ale hmm, wiemy, jak to z tym translucent bywa. W sumie teraz, jak nałożyłam krem na te obszary, to zaczęło mi to wszystko lekko swędzić. A może mi coś ugryzło? Ale to by oznaczało, że jakiś robaczek mi tak szedł po twarzy i ja tego nie czułam. Także co? No, w sumie, ten byłby dobry, nie? Ale boję się, że będę miała jednak za ciemną tę twarz. No nic, dobra. Zaraz się wszystko okaże. Jakby co, zawsze mogę się jeszcze trochę rozjaśnić e, korektorem, nie? Hmm, zapraszam na kursy makijażowe. Doskonale wiem, co robię. <ścoughs> Może jednak dodam trochę tego jaśniejszego koloru. O tak. Zdecydowanie. Ja wiem, że moja ulubiona metoda aplikacji podkładu, czyli właśnie najpierw takie rozsmarowanie, a potem dopiero wklepanie, może nie najlepiej wygląda na kamerze, ona nie jest taka za bardzo medialna, ale ona mi sprawia tak dużo przyjemności. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić, ale jakieś to przeciąganie, albo tak właściwie głaskanie się po twarzy i robienie takiej bardzo równej i cienkiej, jednolitej warstwy na twarzy. Nie wiem, jakoś tak mnie uszczęśliwia. W sumie to ta scena z przed chwili z aplikacją podkładu była idealnym zobrazowaniem filozofii Trust the Process. Na koniec dobrze wszyscy wiemy, że będzie wyglądało to dobrze, nie? Przygotowałam sobie korektory. Miałam dzisiaj ochotę użyć korektora z Rimela Multitasker, ale jak się okazuje, jakimś cudem nie mam w swoich zbiorach tego, na który mi tak naprawdę by zależało. Bo mam 60 nude, czyli ten najciemniejszy, który jest dostępny na polskim rynku, i mam 80 tan która wydaje mi się, że jednak będzie na dzisiaj trochę za ciemna i nie zrobi mi takiej roboty, na jakiej mi zależy. I teraz idealnie by mi pasowała ta 70, ale chyba finalnie jej w końcu nie zamówiłam z tego Zalando, nie, no, Tino, bo pomyślałam, nie no, po co mi ten akurat przejściowy kolor, nie? Który najbardziej by mi się najwyraźniej przydał. Z takich ciekawostek, jeszcze pokażę Wam fajny kolor um, z Anastazji. To jest odcień 15 i on jest naprawdę neutralny. On jest przepięknie neutralny, ale w zasadzie mogłabym go użyć bardziej jako podkładu niż jako korektora w tym momencie, także on też idzie na bok. I jeszcze tutaj sobie przygotowałam ten z One Size w odcieniu Medium 2R i no myślę, że coś tutaj możemy pokombinować z taką mieszanką tych dwóch, czyli dam sobie trochę tego Rimela w odcieniu 80 i dam sobie trochę tego Swan Size. I jak już wszystko mamy pięknie rozblendowane, to przechodzimy do pierwszej nowości na dziś i to są róże w kremie z Anastazji. Nie, nigdy nie miałam do czynienia z tymi różami, wiedziałam o ich istnieniu, co prawda, ale że ten kolor mnie tak naprawdę nie urzekł. A wczoraj Świeżutka przesyłka, przyszły do mnie właśnie te nowości. I jeden z tych kolorów bardzo mnie urzekł, więc sobie go dzisiaj przetestujemy na twarzy. I mowa tutaj dokładnie o odcieniu Bubblegum i odcieniu Nectarine. I ten Bubblegum to jest dosłownie Bubblegum Pink czyli różowy w odcieniu gumy balonowej takiej stereotypowej gumy balonowej. To jest, z tego co widzę, taki róż o perłowym wykończeniu ale co mnie najbardziej zastanawia, to to. Czyli ten pędzelek, pseudopędzelek po drugiej stronie opakowania. On się nie wykręca, on się nie chowa, on jest taki jak widać. Po prostu jaki ten pędzelek jest, każdy widzi. Jest prosty, ma niebezpieczne, ostre kąty i jest ogólnie bardzo malutki. No wiecie, on jest wielkości... Tego różu, ale wszystko po kolei. Zaraz sobie przetestujemy, czy ten pędzelek jest czegokolwiek wart, może nie ma sensu w ogóle się nad nim znęcać. A nektarin, czyli nektarynka, jest przepięknym brzoskwiniowym odcieniem, także wiadomo, że ja po niego sięgam z ogromną miłością i przyjemnością. Z drugiej strony też jest pędzelek. No sprawdźmy, czy w ogóle będzie hmm, będzie mi dane bawić się tym pędzelkiem. Wydaje mi się, że muszę najpierw trochę ten róż rozpracować, bo Czasami takie, właśnie sztyftowe mm, kosmetyki, wymagają takiego wiecie, rozgrzania. Powiedziałabym, że on w dalszym ciągu jest dość twardy i muszę tak. walić się w twarz. Yy, no to chyba to tyle, jeżeli chodzi o ten róż, bo on jest, jak się okazuje, bardzo jasny. Ale dobra. Niech będzie. Dajmy szansę temu pędzelkowi. To znaczy, on jest tak jasny, że nawet jakbym go nałożyła nierównomiernie i porobiła sobie teraz takie ostre odcięcia, to nie bylibyście w stanie tego zobaczyć, ze względu na to, że on jest tak jasny. No, jakbyście nie wiedzieli, że cokolwiek nakładałam na twarz, to byście w tym momencie tego nie widzieli. Ale dla wyrównania, powiedzmy też po drugiej stronie. No, a dobra, a jakbyśmy porównali jeszcze ten drugi różowy kolor. To jest taki prawdziwy Bubblegum Pink, który jeszcze dodatkowo opalizuje na złoto. I co prawda, może jak przekręcę głowę, to jest trochę bardziej widoczny, bo ten jego różowy odcień się bardziej rzuca w oczy, ale to w dalszym ciągu nie jest coś, wiecie, rewelacyjnego. Zobaczmy, czy jak się rozblenduje, to też będzie dalej widoczne. No, tak nie bardzo. Mało tego. Te drobinki, które on zostawia na skórze. Ten jaśniejszy, ten Babo Pink ym, też nie do końca mi się podobają, bo ich jest po prostu za mało. Wiecie, jakby było ich więcej, tak jak w jakimś, nie wiem, różu, czy kremowym, czy pudrowym, to one wtedy tworzą tafle, a jak są tak tylko pojedynczo rozsiane po powierzchni skóry, to dziwnie to wygląda. Bardzo przypadkowo i tak, wiecie, taki nieład jest. Ym, więc okej, okay, no. Co mi zostaje? Muszę sobie tutaj dołożyć jeszcze trochę tego brzoskwiniowego, tej nektarynki właściwie. I dla wyrównania machnę się raz bubblegum. No i właśnie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że te róże są po prostu za jasne? Czy ich formuła jest taka bardzo mało napigmentowana? No bo w opakowaniu on wcale nie jest taki super jasny. I mam też mieszane uczucia co do tego pędzelka. Bo z jednej strony okej okay, jest to wyciągnięcie ręki do konsumenta i zapewnienie mu od razu narzędzia do aplikacji tego róż, żeby wiecie, go nie rozcierać na przykład palcami. Chociaż i tak uważam, że ładniejszy i szybszy efekt osiągnęlibyśmy po prostu wklepując go opuszkami palców, a z drugiej strony nie jest to narzędzie wystarczająco dobre i o wystarczająco dobrym blendzie albo powierzchni, które zapewniałoby nam naprawdę bezproblemowe wykończenie i ładną aplikację. A przecież na tym producentowi powinno zależeć, prawda? Żeby ktoś, kto nie do końca nawet wie, jak się takim różem w sztyfcie posługiwać, weźmie go do dłoni, zrobi sobie pasek na policzku, no bo przecież to najbardziej intuicyjne, odwróci produkt i sobie bez problemu to rozblenduje. No to może Was spotkać w tym momencie bardzo niemiłe rozczarowanie, bo się okaże, że po prostu sobie zatrzecie go w tym jednym miejscu, w którym dotkniecie, a krawędziami tego ostrego pędzelka zrobicie sobie po prostu takie krechy na twarzy. Mało tego, przez to, że on jest taki krótki, to włosie jest takie krótkie, on jest sztywny, on jest bardzo sztywny, jest taki. No tutaj za bardzo się nie rusza nic w nim. To możecie sobie po prostu poscierać dodatkowo, tak w bonusie, podkład spod tego różu. Chyba nie do końca o to nam chodzi, bo jednak w trakcie aplikacji różu kremowego palcami dodatkowo rozgrzewamy ten produkt i on się ładniej i szybciej i równomierniej nakłada, i też mamy większe wyczucie tego, jaki nacisk kładziemy na policzek. No dobra, wystarczy tego pastwienia się nad tymi różami i pędzelkami, które może nie do końca są dla mnie. Przechodzimy dalej, przed nami pudry sypkie. Trochę ich na dzisiaj przygotowałam i to są pudry, których nie używałam nigdy wcześniej, z wyjątkiem jednego, i są to pudry o kompletnie różnych wykończeniach. Zamówiłam sobie po pierwsze już jakiś czas temu, naprawdę mam ochotę powiedzieć, że rok temu. A Puder z Morphe Bake and Set, i co prawda on jest przeze mnie już otwarty. Ale nie przypominam sobie, żebym go używała. W ostatnim czasie używałam palety Morphe, używałam jakichś tam innych produktów, ale chyba pudru sypkiego nie tykałam, prawda? I to chyba jedna z tych sytuacji, kiedy po prostu otworzyłam produkt, żeby sprawdzić jego konsystencję i odszedł w zapomnienie w koszyku do testów. Następny w kolejce puder to jest Claire Blanc, i to jest ten Glow Botox. To jest ten puder, którego używałam, kiedy zamieniałam się z Klaudią kosmetyczkami. I ten puder mnie wtedy zauroczył, bo robił efekt efekt dosłownie mokrej skóry, ale będąc utrwaloną i pudrową. I to był efekt, którego nie mogłam porównać do żadnego innego pudru, który znam, a tych pudrów trochę znam, prawda? Także zaraz go sprawdzimy. I zamówiłam z Minty dwa pudry z marki Cla Claire, Clare, Clare? Clair? Nie wiem jak to wy wymówić. I to ma być też polska marka, Made in Poland. E, mam dwa pudry, mam blur powder i mam under eye powder. Także utrwalimy sobie zaraz korektor pod oczami tym pudrem właśnie. Jedyna rzecz, która mnie martwi to to, że ten puder jest biały. Dlatego na początku wam mówiłam, że może lepiej by dla mnie było, gdybym rzeczywiście użyła tego ciemniejszego podkładu. Zobaczymy. To jest w ogóle Magic Under Eye Powder numer 17 i mam tutaj całą mantrę na opakowaniu. Uh, Love yourself, know what you need, tam dalej jest fight for yourself, make a mistake, call it experience, everyday make a choice, choose to take care of yourself. Ogólnie bardzo miłe słowa, ale myślę, że też bardzo mile widziane byłoby, gdyby było napisane to po polsku, bo nie każdy będzie w stanie to rozszyfrować. Albo będzie po polsku, i po angielsku, ale zawsze ktoś powie, że się czepią. Jeżeli chodzi o puder, to na pierwszy rzut palców jest on bardzo wygładzający, bardzo jedwabisty. Przypomina mi też um, takie typowe pudry krzemionkowe, ale składu tutaj. Nigdzie nie wykryto. A nie, skład jest na opakowaniu. I w ogóle mamy tutaj tylko 3,5 grama, także naprawdę bardzo malutko. I pośród innych składników mamy tutaj silikę, mamy mikę, mamy celulozę, mamy olejek Kochoba i mamy też talk. I sprawdźmy, czy będę zaraz biała. Jestem trochę biała, ale przede wszystkim jestem mega wygładzona. I jak to przeważnie w przypadku pudrów z miką bywa, mam flashback zapewniony nawet przez tę lampę studyjną, jedną dającą jednolite, e, równomierne światło, bo ten biały gdzie niegdzie nalot, który widzicie tutaj na skórze, nie jest widoczny na żywo. Na żywo jestem bardzo równo przypudrowana. Nie ma jakichś Białych miejsc, dlatego używając pędzelka pozabieram sobie nadmiar tego pudru. Na czoło nałóżmy sobie ten drugi puder, czyli blur powder. Hmm, pytanie. Jaka jest w ogóle różnica między tymi dwoma pudrami? Różnica jest oczywiście w składzie, więc teoretycznie te pudry się między sobą różnią. Skład tego Magic Blur Powder jest krótszy. Pokażę Wam tutaj zbliżenie, żebyście sobie mogli zobaczyć, jeżeli się na składach znacie. Jedyne co mogę zauważyć, to to, że ten Blur Powder właśnie ma krótszy skład i nie ma tego olejku Hochoba w sobie, ale jest tak samo mocno wygładzający. Też na kamerze wydaje się być o wiele jaśniejszy niż na żywo. Już się zaczynają schody, ja się muszę do tego bardziej obudzić. Także jedzie Red Bullik niesponsorowany. No, myślę, że ten Red Bull przyda mi się z kilku powodów. Poza tym, że już zaczynają się schody i muszę ożywić umysł, a po drugie, przez te leki na alergię taką, mam lekką śpiączkę. <laughs> Także, żeby trochę podnieść energię, jak najbardziej mi się przyda. Ale w sumie, jak mam taką niższą energię, to trochę wolniej mówię. I wiem, że łatwiej jest mnie zrozumieć, więc może powinna mieć zawsze trochę niższą energię. Zostawmy na razie to, co się tutaj dzieje z tymi pudrami z Clary. Zobaczmy sobie, z czym się je ten puder z Morphe. I to jest po prostu Bake and Set Setting Powder. Coś mi świta, że chyba go używałam i powiedziałam wam, że go przetestuję na okolice pod oczami. Bo teraz, jak go widzę, to on wygląda naprawdę bardzo ładnie, tak lekko satynowo-rozświetlająco i widzę, że ma potencjał wyglądać ładnie na skórze pod oczami, ale chyba finalnie nigdy do tego nie doszło. Także udamy, że go nie testowałam <grym> i go po prostu nałożę na bok twarzy. Zresztą wydaje mi się, że on mnie też całkiem nieźle rozjaśni. Co? No, dzisiaj nie będzie jakąś wielką tragedią, jestem na to wręcz przygotowana. No i mam ochotę powiedzieć, że ten puder z morfii uratował sytuację, bo jakoś wszystko się nagle wyrównało. No, jeśli chodzi o te pudry z Clare, chyba tak to się wymawia, przynajmniej ja tak będę to dzisiaj wymawiać, to na ten moment mogę Wam powiedzieć, że mam niesamowicie wygładzoną skórę. Ona wygląda wręcz jakbym miała nałożony taki filtr wygładzający na żywo natomiast jest to dość matowy efekt i chyba ja jednak wolę, zwłaszcza na mojej skórze pod oczami delikatnie większą ilość drobinek, nie takie wiecie disco disco bo wtedy też doliny łez się uwypukli ale żeby to potencjalnie za dwie godziny nie wyglądało sucho, jednak wolę trochę więcej życia na tej skórze pod oczami jestem teraz bardzo matowa z wyjątkiem oczywiście tych kremowych policzków, także wypadałoby sobie tutaj dodać trochę życia i teraz uwaga, wkracza ona. Marka, która kiedyś podbijała YouTube, a w tym momencie troszkę tak robi swoje w swoim kąciku i chodzi o The Balm. The Bum dalej prosperuje, dalej wypuszcza nowe kosmetyki, tylko jakoś nie odbijają się one tak szerokim echem jak kiedyś. Właściwie sama nie wiem z czego to wynika. Czy inne, po prostu, premiery są jakieś takie bardziej ciekawe? Nie wiem. Nie wiem naprawdę jak to wytłumaczyć. Mamy też taką paletkę, którą Wam kiedyś już pokazywałam na Instagramie na pewno, na YouTube nie wydaje mi się Mail Order Bride, czyli dalej trzymamy się tej samej fajnej, retro, śmiesznej stylistyki. Mamy tekturowe opakowanie. Tym razem jest to, tektura, tym razem jest to opakowanie, które może być w 100% recyklingowane, ponieważ nie mamy ani lusterka, ani nie mamy magnesów, bo te cienie są tutaj przyklejone i możemy po prostu po skończonym, powiedzmy, wydenkowanym cieniu wypchnąć go z opakowania i po prostu opakowanie wrzucić do recyklingu z kartonami. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, dlaczego The Balm jakoś tak ucichło. No ale, właśnie. Wypuścili nową paletkę do twarzy. I ta paletka naprawdę jest ładnie skomponowana, a przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka, bo jeszcze jej nie używałam. To jest paletka Double Crosser i mamy tutaj brązo, róż i rozświetlacz. To co? Przechodzimy do aplikacji. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy mam okazję nagrać film w moim studio, gdzie są, wiecie, kontrolowane warunki, wiem jakie jest światło, światło jest tylko z jednego źródła, jest ono kontrolowane przeze mnie, tak samo z dźwiękiem, nic się tutaj nie zdarzy jakiegoś nieprzewidzianego i nie ukrywam, że jest to ogromny komfort, o ile takie, wiecie... Mm... Filmiki powiedzmy na kolanie, czy właściwie de facto na podłodze, mają swój urok i to nie stuprocentowe dopracowanie też na pewno ma swoją rzeszę fanów. To jednak zarówno ze względu um, komfortu nagrywania, jak i myślę, że też standardu jaki ogląda widz jednak studio wygrywa, nie? Bronzer w porządku, ładnie się rozglądowuje, ma odpowiednią pigmentację. Lecimy z różem. Ten róż mi się tutaj dzisiaj na pewno przyda, żeby trochę ożywić tę twarz, bo te róże z Anastazji, no jednak się okazały być bardzo jaśniutkie. No i widzicie, ten Red Bull tak mi podniósł energię, że za bardzo się zaaforowałam i zapomniałam, że miałam użyć tego pudru z Claire Blond. Nie wiem, czy teraz jest jakiś sens... No dobra, zróbmy. <ścoughs> Chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy jest sens, żeby teraz sobie przejechać jeszcze po boku twarzy tym pudrem, ale w sumie przynajmniej zobaczymy, jaka jest różnica w wykończeniu tych pudrów. W sumie to ja nie wiem, czemu ten puder się nazywa Botoxem. Ok. Bo przecież. O, widzicie? On się błyszczy, jakby ta skóra była mokra. Jeszcze go muszę, wiecie, na spokojnie, w jakimś takim fajnym, normalnym makijażu użyć właśnie na policzki, bo on wtedy dosłownie da efekt nieprzypudrowanej, błyszczącej skóry, ale z tym przypudrowaniem, czyli jednak, wiecie, powierzchnia nie będzie się kleiła i to wszystko będzie jednak trwalsze. No dobra, to ostatni krok dodający życie twarzy, czyli rozświetlacz o urokliwiej nazwie Wow. No to sprawdźmy, czy rzeczywiście będzie Wow. Przecież w końcu The bam. W rozświetlacze u nie? No jest, wow, jest, wow. Gdybym tylko nie miała tych dynksów wystających akurat w najmniej fortunnych miejscach, to wow byłoby jeszcze większe. Ale. Przepiękny, wyważony kolor. Ładny, ładne. W międzyczasie umalowałam sobie brwi, czyli użyłam pisaka, z i żelu z Maybelline i przechodzimy do chyba gwiazdy, a przynajmniej takiego najbardziej zwracającego na siebie uwagę elementu dzisiejszego makijażu i filmiku, czyli nowej palety z Anastazji. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda w środku. To jest paletka o nazwie Nouveau i z zewnątrz wygląda przepięknie, w środku wygląda. Następująco, nie powiem czy przepięknie, czy nie, bo to jest kwestia gustu i preferencji. Tak się prezentuje. I będę za szczera, Widziałam ją na żywo już w Seforze, i tester nie powalił mnie na kolana. Nawet jej nie dotykałam, tylko jak zobaczyłam jej kolorystykę, to mówię. Eh. Natomiast jak zobaczyłam ją w internecie i komentarze, jakie wywołuję, to ogólnie ludzie są bardzo podekscytowani na jej widok. Nie wiem czemu. Jakoś te kolory specjalnie mnie nie urzekają, nie wiem, może ja jestem jakaś inna, ale dzięki temu, że dostałam ją w parce pr to możemy ją przetestować. Jakości ciekawa byłam, ale nie chciałam wydawać na nią tych 200 zł, które, wiecie, paletki Anastazji kosztują bo po prostu wiedziałam, że i tak nawet gdyby jakość była fajna, to nie będę miała z niej jakiegoś dużego pożytku, więc dzięki temu, że właśnie paczkę od Anastazji dostałam, to możemy sobie ją dzisiaj przetestować. Na pewno podoba mi się to, że mamy tutaj bardzo duże lusterko i że nie ma tutaj miejsca na aplikator, cieszy mnie fakt, że Anastazja odeszła od tego, wiecie, powiększonego miejsca z syntetycznym dwustronnym pędzelkiem, Dwustronne pędzelki nie daj, że są problematyczne w utrzymywaniu, no bo nie włożycie ich nigdzie do opakowania, bo drugi pędzelek się popsuje, to też ich jakość nie była jakaś super, wiecie, rewelacyjna, więc <gryw> zajmowało to tylko miejsce. E, oczywiście jest to kwestia Waszych preferencji, ale dla mnie było to kompletnie zbędne, także tym bardziej mnie cieszy to, że miejsce tego pędzelka zajęły po prostu większe cienie. Ogólnie ta, ta kolorystyka jest taka trochę stłumiona, mam wrażenie. I nie wiem, jakichś odkrywczych czy chwytających za serce odcieni, czy nie wiem, dłochromów tutaj nie wykryto. No ale może się mylę. Zrobię sobie obsypkę, nałożę moją standardową bazę, czyli korektor, no i sprawdźmy, co w trawie piszczy. A żeby nie ryzykować rozjaśnienia okolicy pod okiem. Jakimś, wiecie, pudrem pod oczy, to zrobię sobie tę obsypkę używając pudru z Fenty w odcieniu cashew. Hmm, idealnie, kolorystycznie. Nie mamy tutaj jakiegoś specjalnie ciemnego koloru, który mogłabym nałożyć na zewnętrzny kącik, bo ten odcień matowy nie jest. On ma w sobie. Zdecydowaną, zdecydowaną satynę. Na zewnętrznym kąciku, zwłaszcza przy mojej budowie oka, gdzie ona jest bardzo zróżnicowana, może to dawać efekt ym, plamy, bo ja mam tutaj większe, o nawet teraz widać, większe zagłębienie w tym kąciku, więc ja tutaj muszę nałożyć jakiś mat. No to może spróbujmy z tą oliwką. Ona jest mniej intensywna niż oczekiwałam, ale na pewno jest wierna. Temu odcieniowi, który znajduje się w polecie. W sensie, że ten kolor się nie zmienia po dotknięciu makrego korektora. No i też widzę, że na kamerze ten kolor na moim kolorze skóry wygląda trochę inaczej niż na żywo. Na żywo to nie jest taka jednolita oliwka. Ja tutaj zauważam takie delikatne niebieskie tony. Natomiast na kamerze, przynajmniej w tym momencie na podglądzie, widzę, że to jest oliwka niezaprzeczalnie. No on się też. Dość mocno osypuje, to trzeba mu przyznać. Nie wiem. Wygląda mi jakoś tak plamiście. Mimo, że wszystko jest równo nałożone, to najładniej no to to nie wygląda. No. Powiedziałabym, że taka lekka zgnilizna. No dobra, może to wszystko uratuje błyszczący cień. I idźmy w monochrom to jest kolor Hope. O, tak zdecydowanie. To już jest ładniejszy odcień zieleni. No. Potrzebuję tutaj czegoś do załamania powieki, także niech pójdzie ten odcień Metro. Może trochę mi to ożywi ten makijaż oczu. Obawiam się, że to jest jeden z tych oliwkowych kolorów, który po dodaniu jakiegokolwiek koloru, a zwłaszcza brązu, zaczyna po prostu wyglądać jak siniak. No nie jest to ładny odcień lim limonki ta. Oliwki. No nie jest. Ładny jest ten błyszczący, ale no wiecie, najważniejsze przynajmniej w moich oczach i na moich oczach, kolory i wykończenia w palecie to są maty. Mamy w tej paleci jeszcze taki kolor paloma i ciekawa jestem on jest bardzo jasny. Jest na mnie za jasny i za chłodny. To sprawdźmy, czy ten najciemniejszy cień ten właśnie satynowy, który osypuje się jak szalony, pięknie. Czy da się tutaj zbudować i czy da się nim przyciemnić linię rzęs, ale nie wydaje mi się. O nie, zdecydowanie nie. OMG, co tu się dzieje? Nie, no dramat. Dawno nie spotkałam się z tak nieklejącym się cieniem. Piękny początek. Na wewnętrzny kącik nałożę cień. Aisle. O, w końcu coś ładnego. Usuwamy ten ogromny osyp. I na dolną powiekę najpierw dam trochę tego pięknego zielonego. I dalej kolor metro. Matko, jak one się sypią. No teraz to już miałam, wiecie, małą ilość. Cienie na pędzlu. A nawet teraz się osypały. Co tu się dzieje? No, będę szczera. Nie takiej jakości oczekiwałam od palety za 250 zł. Na drugim oku bardzo chciałabym przetestować ten piękny wrzosowy kolor piękny pastelowy, lekko przytłumiony odcień, ale dobra, spróbujmy najpierw w tym ciemnym, najciemniejszym w palecie brązem Metro. No, ten jest ok. Mam wrażenie, że na tamtym oku wszystko zostało przesądzone w momencie, kiedy ten oliwkowy odcień zrobił taki brudek. Wiecie, cały makijaż jakby nagle się zmienił w brudek po prostu. No, ten brąz bez żadnego zarzutu. Wytarłam pędzel oręczniczek i lecimy z wrzosem. Mam wrażenie, że ten fiolet ratuje całą paletę. Prawdziwy czarny koń palety. No ale jeżeli chodzi o osyp, to na pewno jest to jedna z bardziej osypujących się formuł, z jaką w ostatnim czasie się bawiłam. I wiecie, ja normalnie jakiejś specjalnej uwagi na ten osyp nie zwracam ze względu na to, że pracuję i tak na pudrze. Ale jak ja już zwracam uwagę na to, że mam wszystko osypane pod oczami, to już coś znaczy. Wtedy musi być desperacja. Nałożę jeszcze trochę tego metra tutaj załamanie i na wewnętrzny kącik nakładam ten sam cień co na, ze, na zewnętrznym, co na lewym oku, czyli ale, żeby to był ten element, który połączy obie strony. Metro na dolną powiekę, bo już chyba wszystko, co chcę wiedzieć na temat tych matów, wiem. Po dodaniu dwóch bardzo ważnych elementów, jakimi są rzęsy i usta, makijaże mamy skończone. Przyznam szczerze, że myślałam, że te makijaże będą bardziej do siebie podobne, ale wyszło jak wyszło. I w sumie jak jesteśmy na tym etapie i już wiem jak zachowuje się puder pod oczy i reszta pudrów na twarzy, to mam ochotę jeszcze spróbować tego mm, odświeżacza z Morphe, czyli sprayu Luminous Setting Spray, sprawdzając czy rzeczywiście da mi rozświetlenie, bo moja dzisiejsza cera jest taka raczej matowa. Oczywiście mam nałożony tutaj rozświetlacz na szczytach kości policzkowych, ale środek twarzy, a zwłaszcza okolica pod okiem, jest trochę za matowa jak na mój gust, także spróbujmy. Glow Get It. Mamy tutaj wodę kokosową, glicerynę, ekstrakt z jabłka i ma ten spray dawać nam um, takie świeże, glowy finish, czyli świeże, um, świetliste wykończenie. I ma dodatkowo mm, zamykać wilgoć. Wiecie, dodawać nawilżenie cerze. Okej, okay, sprawdźmy. O, jest to bardzo delikatna mgiełka. Od razu mogę powiedzieć, że na tym obszarze naprawdę mam za dużo napryskane, bo bycie, chciałam tutaj trafić na okolice pod okiem, zarazem nie spryskując powieki. Minęło jakieś 15 minut i makijaż wygląda następująco. No i ja bym powiedziała, że, że jest różnica, że wszystko jest o wiele bardziej świeże. Tutaj sobie już poza kadrem podotykałam w okolicy linii uśmiechu i brody żeby właśnie trochę zebrać ten blask ale ewidentnie wykończenie tej mgiełki jest dodające blasku, także zapowiada się dobrze makijaże z większej odległości wyglądają następująco, mam wrażenie, że ta mgiełka no zaczynamy powoli podsumowanie, mam wrażenie, że ta mgiełka przez to swoje nawilżające, rozświetlające wykończenie podkreśliła mi wszystko to, czego nie powinna była podkreślić, czyli cała faktura skóry. Mianowicie Dolina Łez i te wszystkie hmm, niedoskonałości wystające. E oczywiście w momencie, kiedy używałabym jej w taki sprawdzony sposób, to raczej tych mgiełek uży y uż używających, mgiełek rozświetlających używam na gąberce właśnie, wiecie, odświeżając jedynie ten obszar pod okiem, a nie koniecznie dodając blasku samej Dolinie Łez. No, ale to już jest kwestia używania produktów w sprawdzony sposób, a nie taki, wiecie, testowy. To, co można na temat tej mgiełki Powiedzieć to jest na pewno to, że ma bardzo drobny rozpylacz. To jest niesamowicie delikatna mgiełka, nic na was nie. Pluje, nie spryskuje was dosłownie jak ze spryskiwacza, tylko jest to bardzo delikatne, także raczej nie przesadzimy. Na pewno będę ją jeszcze testować w nadchodzącym czasie. Tutaj ogólnie teraz całe biurko się klei od tej mgiełki. Podejrzewam, że to właśnie przez tę glicerynę, która daje takie najbardziej klejące i świetliste wykończenie. Róże z Anastazji jakieś powalające nie są. Uważam, że na rynku mamy o wiele więcej, nawet na polskim rynku, o wiele więcej fajnych, lepiej sprawdzających się i bardziej funkcjonalnych zarówno samych różów, jak i opakowań tych, tych produktów. No ten pędzelek to jest jakiś absolutny niewypał, także mm, raczej nie. Jedyne co jest ładne w tym różu, co dobrego możemy na jego temat powiedzieć, to to, że ma przepiękne opakowanie. Saga o pudrach. Tak naprawdę tak powinien nazywać się tytuł tego kanału, bo chyba ze wszystkich kosmetyków, jakie tutaj się przewijają, tych pudrów sypkich jest najwięcej, nie? No, to może do nich przejdźmy, do ich podsumowania. Tak jak mówiłam, wydaje mi się, że mam jakieś przebłyski pamięci, że już go kiedyś używałam. Taki spoko-satynowy puderek utrwalający. Ani nic wyjątkowo złego, ani nic wyjątkowo cudownego. Jeszcze go obiecuję, w końcu przetestuję w funkcji utrwalającej korektor pod oczami, bo możliwe, że w tej roli się sprawdzi bardzo dobrze. Te pudry z marki Clare. No to to jest prawdziwa zagwostka, bo kompletnie o tej marce niczego nie słyszałam. Tutaj mamy różnicę pół grama między pudrem pod oczy a pudrem wygładzającym. Nie widzę jakiejś specjalnej różnicy między nimi, jak mam być szczera. Jest ona oczywiście w składzie, ale w efekcie na skórze nie jest ona zauważalna. Wydaje mi się, że i tak po te pudry będę sięgać w momencie, kiedy będę sobie matowić czoło, bo do tej funkcji sprawdzają się idealnie, dają nam piękne, wygładzające wykończenie bez takiego bielenia, jak niektóre pudry krzemek. Potrafią zrobić, ale w roli pudru pod oczami nie są dla mnie. Już, jakby, do jednego worka wrzucam ten puder blurujący, z tego względu, że tak bardzo są podobne, wiecie, nawet pod palcami. Natomiast one dają absolutnie matowe wykończenie. Tutaj nie ma żadnego, wiecie, setynowego wykończenia, nie ma blasku. Na strefę T spoko, na okolicy pod oczami. Osobiście nie do końca. No i co? Ta paleta, która miała być największym odkryciem i w końcu sensacyjną i cudowną paletą z Anastazji, jest trochę niewypałem. No, przyznam, że ta oliwka kompletnie mnie rozczarowała. Zresztą to jest paleta użyta raz, a jej stan wskazuje na kilka dobrych miesięcy zużycia. Cienie się bardzo osypują. Te kolory. No, nie przemawiają do mnie, jak mam być szczera. Mamy tutaj sporo, całkiem spoko blasków, ale no, te blaski, to wiecie, to w nawet fajnej, zwykłej paletce z Catrice znajdziecie. Ten jeden cień może będzie tym impulsem, który zwróci Waszą uwagę na tę paletę, ale inne cienie muszą też trzymać ten sam poziom, że jak się okaże, że rzeczywiście tę paletkę kupicie, to nie będziecie sięgać tylko po ten jeden najważniejszy, ale też będziecie mieć użytek, pożytek z innych cieni. W tej sytuacji jest to. Wątpliwe z tego względu, że spójnego makijażu dziennego raczej tutaj nie stworzycie. W moich oczach nie ma tutaj wystarczająco ciemnego cienia, którym można by zbudować intensywność. Ten, który tutaj już jest trochę ciemny, jest nie dość, że o rozświetlającym wykończeniu. Dodatkowo on się kompletnie nie przykleja. To jest kompletna męczarnia. On się, jak na prawym oku jeszcze sobie próbowałam przyciemnić na linię rzęs po raz drugi, to tak naprawdę więcej cienia znalazło się pod okiem niż na powiece, gdzie chciałam, żeby był nałożony. Także. Jednym słowem, albo jednym zdaniem, bardzo się cieszę, że ja jej nie kupiłam, bo bym teraz sobie pluła w brodę, że wydałam 255 zł, i w przypadku dzisiejszej sytuacji to ten PR uratował moją kieszeń. Także ja ją przetestowałam, żebyście Wy już nie musieli. Sprawdźcie sobie na tak dla świętego spokoju, jak o niej gdzieś tam pomyśleliście, to była taka przemijająca myśl, sprawdźcie ją w testerach, w saforach. Jeżeli na żywo w ogóle nie zrobi na Was wrażenia... No to macie jeszcze potwierdzenie mojej opinii. No i na koniec do podsumowania zostaje nam jeszcze ta paletka The Bun Double Crosser. Bardzo fajna. Kompletnie bezproblemowe nałożenie, rozstarcie, wykończenie, bardzo przyjemna. Jeżeli akurat szukacie jakiegoś fajnego zestawienia kolorystycznego, to proszę bardzo, jest taka ona. Koniecznie dajcie mi znać, co Wam najbardziej dzisiaj wpadło w oko, czy w ogóle nie było takiej rzeczy, a może właśnie zmieniłam Wasze zdanie na, na temat. Niektórych kosmetyków, może na plus, może na minus, czekam na Wasz feedback jak zawsze. Oczywiście wszystkie informacje dotyczące kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam wraz z linkami, po których możecie je znaleźć, znajdą się w opisie pod filmem. Tam też są szczegóły mojego ubioru, paznokci, biżuterii, zegarka, wszystkiego, także do opisu Was zapraszam serdecznie, tam jest mnóstwo informacji. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędzicie ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio pojawił się taki film i taki. Sprawdźcie, czy nic was nie ominęło. Dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!